Szykujemy się do odjazdu. Piękne rakowianki. Pozują jak panienki. Ela, como que sabe? Proszę, dyskusję na całego. Piąta 11 i robimy odjazd. Do zobaczenia po przyjeździe. Za, proszę, za chwilę. Te tereny Białorusi. No, za dawna Polska, ale w tej chwili to tir leci 103 godziny 1. I całe nasze towarzystwo. Na Olimpijce. Kierownik wycieczki, a tu kierowca. Zmęczony, ale jedziemy do celu, do Rakowa. 24 godziny jesteśmy już w drodze. Zrzuconami wiadu. A tu jest kresne tereny. Kresówka. Właśnie kresówka, taka. Coś pięknego. Tak. I tu właśnie już przekroczyliśmy dawno granicę przez noc i zbliżamy się do Rakowa. I tu całe nasze towarzystwo. Bardzo przyjemne i uczciwe. W tych kolorach to jest synowa Mikuckiego. No w kolorach, bo chcę. A tu robię drogę. Na prawo. Stepy Białorusi. A przed wojną były polskie tereny. Oczywiście z dawnych polskich wsi to też lata, bo to są co już zamieszkały przez Rosję. Dojeżdżamy je do Tołpców. Nie, zaczyna się Puszcza na Limolce. A po prawej to są dalsze. A po prawej no widać tutaj, osiągają, że będzie zamarzło. Z miasta. Sobie nawet na Białorusi. Pastu się. Proszę. Tak jak głosowała AK. 13 brygada. Tutaj jest pan ten, wiem panie. Oj, takiego chudzielca żeście złapali? A co? Ja ci powiedziałam, że dobry powód nigdy nie jest pusty. Zbiła się. U mnie nie ma męża. Słucha? Ja nie mam męża. Brzydko będę wyglądać jak z bliska. No. Ale dziękuję. W lesie pięknym właśnie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wracają z pielgrzymki.
Gdzieś tam chyba siusiu robili, że co? Gdzieś jeszcze byli dziewczyny. Grzybki zbierali. Szybkie zbierają. Ja muszę przytalić, bo zawsze. Proszę, proszę. No, poszedł już z kamerą. Hej. Jesteśmy koło Iwieńca i w drodze do Rakowa. O. Ja tu na godzinę na pewno nie do wasza. 12. Teraz tak pójdzie, raz. My takie szybkie jesteśmy. Tam teraz on przejdziemy, ile kilometrów jest? Nie, nie, ze trzcianki. A co ty? Boga kuraniaty zamiast. A tu 1000, a tu 300. Na 200 lat. Ktoś tu musi mieć kogut, ktoś tu musi mieć kogut. Jak mamy koguta, jak czasokowa, to pokaż. Przeszedł przez Białoruś. Drzewa są polamane. Naprawdę, tak jak u nas Powódź, tak właśnie tutaj tak wygląda sprawa. Coś strasznego. Szkody raczej nie porównywalne. Drzewa nawet z kory obdarte. Proszę bardzo, na prawej stronie drzewa są bardzo potężne, a już są gole. Do lustra robisz? Ciebie? Nie, 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 nie. Właśnie, z lewej strony. Z lewej strony. Proszę bardzo, cóż strasznego. Jak u nas Powódź, w Polsce Odra, to tak tu tajfun przeszedł lasów. Przejechaliśmy właśnie rzekę Wisłocz, proszę Państwa. Zbliżamy się do Rakowa. Będziemy wjeżdżać od Wieńca. Idziemy tam od Rakowa. Dzisiaj 3 lipca spotykamy ludzi, którzy wracają z Rakowa. Jest w tej chwili godzina według ich czasu 12. O. I po prawej stronie są sanatoria. I po lewej tak samo. Niedaleko już widać Raków. Bardzo daleko, no. Ale już zbliżamy się do Rakowa. Godzina 11, no 11:17. 3.8.1997 roku. Duże, Marcin, podróż się, panie Sabatowski, torby wynieść. No i przed nami, proszę Państwa, Raków, dojeżdżamy do Rakowa, po 20 wysłała 6 godzinach podróży. No, wysłała nam stop. Jedziemy, proszę, podziwiać należy naszego pana kierowcę, pana Wiecisława. Jeszcze. Dziękuję bardzo za ten trud obronny. Proszę bardzo. Dojeżdżamy do ulicy Wileńskiej przed wojną. Piłsudskiego przejście jeszcze nie robimy. Ustalcie terminy. To była cała Wileńska. Trzeba było zrobić sprawę zdrowia, ale dobra. Swobodę. Ale ja mogę do kościoła jeszcze. Tak, ale to co się widzi,
Tak u siebie Dziewczyny z Rakowa idą. No bo to moja walizka. No to. Dworca autobusowego w Rakowie. Obok, tam gdzie stoi ta dziewczyna, tak przy tamtym słupie. Tak, jest to lewo, lewo. O, i tutaj tak dosyć. Przejechaliby do Rakowa, nasz kierowca wysiada. Właśnie tu. Obiekty w różne kierunki jadą, Mińsk i inne. Ulica Wileńska, gdzie właśnie rakowianie do swoich rodzin. Proszę. To się nie wie, że tu jedziesz? Nie. To z Rakowskich jest. Której godziny? Nie, no ja jestem z rodziny Wolski. A! To, do Łukaszewicza, tak? Do Łukaszewicza, albo do Stasia Wolskiego. Do Stasia, no. Chciałam i tu, i tam, bo... No wszędzie będzie. No, bo... A to pytała, kto u mnie pytała się, czy Wolska przyjedzie. Ja bo, nie wiem. Bo ja nie... Powitanie rakowianów z Polski, no i z Rakowa. On ze mną zostanie się. On z wami nie pojedzie. Pan Kosowier za mną zostaniecie. Ułek, proszę mnie dać. Dojedziemy do ulicy Kościelnej. I kościół, dzwony biją na nasze powitanie, na mszę świętą. Dobra, stop. Pan z wami i z górą.
wspólny sposób was, naszych parafijanie, parafii świętego Dominika, którzy tutaj przyjmowali chrzest. Może którzy jeszcze żyjący, którzy brali ślub tutaj. Jesteście naszymi i myślę, że zostaniecie naszymi, bez względu na to, jakie granice nas dzielą, jakie niezrozumienia nas też dzielą. Jesteście naszymi i zawsze będziecie i zawsze będziemy o tym pamiętać. I pamiętamy zawsze o was. Jestem wzruszony i z tego powodu, że witam i mam ten wielki zaszczyt witać was w naszej wspólnej świątyni. Niechże Bóg Wszechmogący, który jest naszą pociechą, niech Bóg Wszechmogący, który jest naszą miłością i miłosierdziem, dopomoże nam w naszym życiu. Dopomoże nam, ażebyśmy nie zapomnieli naszych korzeni. Dopomoże nam w tym wszystkim, ażeby przez całe swoje życie, bez względu na to, jakim ono złoży się, zawsze my nieśli ciepłe wspominy o naszej ziemi. Żebyśmy zawsze byli razem z tymi, których zostawili tutaj. W tym roku nie spotkacie niektórych z tych, których spotykali rok temu. Też jest to nasza utrata, jak i utrata każdego człowieka, który odchodzi do Pana Boga. O nich pamiętamy. Może nie z wielkim szacunkiem stawiamy się do ich pamięci, ale pamiętamy. Chcę już dzisiaj przeprosić was, drodzy rakowianie, drodzy parafijanie, za te wszystkie niedociągnięcia, które zobaczycie w naszej parafii. Za te wszystkie niedociągnięcia i za te wszystkie może niewesołe sprawy, które usłyszycie, będąc tutaj. Ale chcę was zapewnić, na ile Pan Bóg da mnie siłę, będę robił wszystko, ażeby pamięć o was trwała na zawsze. Ażeby pamięć o tych, którzy leżą pod krzyżami i pomnikami na tym rakowskim cmentarzu, była zawsze godną pamięcią. Witam was wszystkich w waszym domu i chcę was prosić podczas tej mszy świętej o modlitwę dla nas żyjących tutaj, dla nas służących Panu Bogu na tej ziemi, dla tych, którzy są wierzącymi ludźmi, choć i nie zawsze zrozumiałymi i z powagą stawiającymi się do tej sprawy. Jeszcze będzie ten moment, kiedy będziemy przeżywali tą wielką uroczystość, na którą przyjechaliście. Będziemy przeżywać i będziemy jeszcze może do tej uroczystości mieć jakieś spotkanie. Będziemy rozmawiać, będziemy przyjmować jakieś wspólne porady, wspólne sprawy. Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby tak było nie tylko w tym tygodniu, ale i na zawsze, na całe życie, dopóki żyjemy i dopóki ziemia rakowska nie jest obojętna choć jednemu z żyjących na tej ziemi. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w ofierze eucharystycznej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuszczy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Zgodnie z prawdą, jaką jest w Jezusie.
że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych rząd, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyobrzeć człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Oto słowo. Bogu nie będą. Chciał powiedzieć apostołom, słuchaczom, chciał powiedzieć tę największą prawdę, z jaką przyszedł na ziemię. Chciał wyjaśnić, czy przygotować może do przyjęcia tajemnicy Eucharystii. Pana Jezusa nawet uczynić królem. Ale Pan Jezus powiedział im, że nie o to chodzi. Z nich odszedł, przeszedł na drugą stronę, tam go odnaleźli, bo chcieli takiego króla, który daje za darmo jeść. Chrystus im powiedział wyraźnie, że na tym polega. Przewodna rzeźnia, tak, panie Bikuckie? Tak, po lewej stronie było rzeźnie, przyjeżdżamy tak. Końcami Rabów, jedziemy około rzeźni, która była... Kiedyś nazywali rzeźnie, tak? Wojnie. Prosto? Prosto. A może na Michałowo pojedziemy? Przyjeżdżamy do Lewonówki. Przez laski jedziemy, które już zarosli. Kiedyś to było pole, a teraz jest las. Tam przyjedzie do Mieszkanka. Odpoczynku. Nazywa się Haton. O tu na lewo. Dalej, przez około 200 metrów znajduje się dom odpoczynku pod nazwą Islocz. Może ta porzeczka jechać i później pójść na łódkę i uchodzić. Po lewej stronie drogi, która prowadzi w kierunku Michałowa.
молодечину і вії положить. Znowu skrycamy. Jedziemy do tego sanatorium. Teraz. Sanatorium nazywa się Islot. O. To brama jest na rzecz. Z lewej strony budynki dla domu odpoczynku, z prawej strony las. A przed nami na prost rzeka Istocz. Wieria. Tam zapraszamy. Prosto. Prosto. Piękny las. Piękne to nasze lasy. O, robaki jedzą. Las Dziechowskiego. A wycieli wszyscy te wody, już nie ma starego lasu. Ten las to już jest młody. Wrody, tam, wycieli. To jest socjalistyczny bolszewiki, las. Bolszewiki wsiąły się. No weźcie. Razem ze z pamięcią. To już po wojnie ten las jest. No, tak, co panowie? Dzieci w sanatorium Piesaczyny przebierają się do kąpania chyba, tak? Da. Wy słodsze idziecie się kąpać? Thank you.
pisateli w Rakowie, to jest las Roślewskiego. I w tym lesie właśnie budowano trzy sanatoria. Piękne lasy. Tu z góry robię właśnie te zdjęcie. Proszę nas wysłać. Ale już nazywali my Roślewski lasem, tak? Nie, to las Zdziechowskiego. A Zdziechowskiego, tak? Tak, las Zdziechowskiego. A lasy państwowe jak na... To... Las państwowy to dali w drugą stronę. No ale kiedyś mówili las... No i prywatne mieli przecież ludzie. Roślewskiego. Nie, las Zdziechowskiego. Roślewskiego to był w drugim kierunku. A w jednym kierunku? W jednym kierunku. A tu Walkowe nazywały się, a tu Kozłowe nazywali, a tam dali Plecawije nazywali, pierwsza, druga i trzecia. Dlatego, że odbywali się w 1812 roku wojny odbywali się. I tu było pokonane, oni zostawili oręż w Kozły i przez to nazywa się Kozłowa. Może pokażę. Jesteśmy w pięknym lesie nad Wisłocem. Nisko jakoś tutaj, wyżej trochę. No teraz mi rodzinka, ja podejdę, to już będziecie. Tak, z wami mam. Tu działki tu dawali. Jak to było, nie? Oni się zarobili. Pojemny to. Oni się zarobili. Na tę stronę. No. Ulica. Kaplica cmentarna, w lewej stronie cmentarz braci prawosławnych. Lewo. Cmentarz prawosławny. Cmentarz prawosławny z lewej strony. Dalej stoi z lewej strony krzyż, podwyższenie. Źródła uzdrawiającej wody. Ale tu rzeczywiście woda. Ja muszę ręce wrzucić, a tam... 6 lat to z ojcem. Właśnie, myję ręce. Można się napić. Tak, ja pójdę teraz na trzecie. Uzdrowiąca woda. Ja wiem, że tu... W Rakowie. Teraz można? Tak, po kolei będzie podchodzić. Proszę, szklanka. Ale czy tam... No tak, tu była tamta, to tam to... Masz na liczbę. Jest kolejkę? Niżej trochę tego... O. Proszę, uzdrawiają się nasze rodacy tu, w Rakowie. O, malczyk.
Ну, Владик, дайте мне помоем. Ну, трошки попить, трошки только. Будем. А, этот сам, буйницкий, ты был помыть его? И тварик помыть. Тварик помыть. Ну, помыть тварик. Хорошо. Глазки помыть, и глазки помыть, Владик. О, помыть. Вот так, помыть. Еще раз. Ну, и мы еще помыть. Так, мы еще, мы еще. Ножки помыть себе, ножки. На, помыть ножки. Ноги, на. Ножки, на, помыть ножки. А ноги, ноги. Шатка есть. Боишься? Не, смотри. Добрый. А ли так добрый? Да, ухо. А девчина за мной только еще клуца. Да, клуца еще. Боишься учекать? Элегантский хлопок, то есть поезжить все. Так. Задоволенный есть. Идемы в Косолизбу. Акшина. Uważaj, panu. Tablica. Tu pisze jak? Nie wolno Boga obrażać, tak? Ładzie, poszli, pojedziem. Tak! Co to zna? Jeden czy to po bielorusku, czy też? Po bielorusku, on był Józef, teraz pisze Józef. Nie, już nie Józef, Józef. To po bielorusku, tak? Tak. Ale jakie litery? Ale nie litery. Nie, ja byle zbiłem, bo kiedy ale litery są polskie. Litery. Jak się czyta, to jest akcent białoruski, ale litery nie są białoruskie. Nie, polskie litery. Pamięć muża, jakiej wnukoł. W każdym razie to jeszcze nie dokończone. A co to taki plac? Czy litery są ruskie? Tak, byli. Ale do domu, ale był zamąż, no. On sam albo na przykład, Sławie zresztą. 40 no, no. Dzień jest tutaj obchodzone takie czerwońskie na tym. Oprócz takiej budki, obiady. Ta mogiła. To jest to Waleriana Borowińskiego, gorzelnianego, który był ostatnim gorzelnianym przed wojną u państwa Zdziechowskich. Jego syn Tadeusz jako członek Armii Krajowej zginął. Ja ten grób staram się możliwie pielęgnować. Tak samo tutaj ojcu też zrobiłam i wszyscy się zachwycali, ale widzę, że nie przyjęło się w Rakowie przyzwoite chowanie, tylko o tak jak i ciotce mojej zrobili ten grób. Też taki zwężający się. Chowali to mnie tą grób tego Borowińskiego na tyle skrócili i jeszcze z krzykiem, że jak ja śmiałam zwrócić uwagę, że przecież trzeba sobie tu stawiać pomnik. No taka, jak oni mnie tu ten grób Borowińskiego skrócili. Tak jak mogę, tak go pielęgnuję. Właśnie, te płotki to są przecież straszne. Jak to... Właśnie tu jest Aleja Kosowiczów, ale pradziadki, trześć i wszystko znów zarośnięte, co zrobiliby porządek, z powrotem jest zarośnięte, dżungla. Nie ma komu tego pilnować. Trześć, pomnik. Antonina. I z powrotem wszystko zarosło. Rok czasu, a już pełnodzielska. Spróbuj przypyty na dole, może coś pamięć.
Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Gromadzimy się dzisiaj przy ołtarzu Pańskim, ażeby złożyć ofiarę Bogu Wszechmogącemu. Po pierwsze za moc naszej wiary, za to, że my jesteśmy chrześcijanami i ludźmi, którzy w swoim życiu zawsze robią wszystko zgodnie z prawem Bożym. Obchodzimy dzisiaj wielką uroczystość w naszej parafii, wspominając świętego Dominika Kapłana, który urodził się około 1170 roku w Calaruega, Hiszpania. Został kapłanem i kanonikiem w Osce. Wysłany przez papieża Innocentego III do południowej Francji, dotkniętej herezją Albigensu, zrozumiał, że do zwalczania herezji potrzeba misjonarzy głęboko wykształconych i żyjących w ewangelicznym ubóstwie. W tym celu założył w Tuluzie zakon paznodziejski oparty na regule świętego Augustyna. Zakon zatwierdzony w 1216 roku przez papieża Honoriusza III. Przyczynił się wraz z franciszkanami do odrodzenia średniowiecznego kościoła. W ciągu ostatnich lat przed śmiercią święty Dominik pracował jako kaznodzieja we Francji, Hiszpanii i Italii. Umarł w Polonii 6 sierpnia 1221 roku i tam spoczywa. Za przyczyną patrona dnia dzisiejszego, który w szczególny sposób opiekuje się sprawami naszej parafii, módlmy się każdy w swojej własnej intencji. Ja odprawię tę mszę świętą w intencji wszystkich parafian naszej parafii, jak żyjących tutaj, tak i za jej granicami. Ksiądz Edward natomiast odprawił mszę świętą za duszę świętej pamięci zmarłych z rodziny Łukaszewiczów, rodziny Trybuć i Bujnicki. A żebyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Doświadczenie, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dzielami przerażającymi jak to wszystko, co dobre uczynił Pan, Twój Bóg, w Egipcie na Twoich oczach. Wiedziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego. Z niebios pozwolił Ci słyszeć swój głos, aby Cię pouczyć. Na ziemi dał Ci zobaczyć swój ogień ogromny,
czytaniu też Pan Bóg bardzo podkreśla ważność tego Słowa Bożego, tak też Pan Jezus chce podkreślić ważność Słowa Bożego, które powinien przepowiadać każdy uczeń Chrystusa, że musi wyżyć się wszystkiego. Przede wszystkim trzeba wyżyć się samego siebie, wziąć krzyż swój i iść za Jezusem. I nawet także, kto chce zachować swoje życie, straci je. To znaczy, to, kto chce zachować swoje życie, to ziemskie, życie, które należy do niego, to materialne, on musi stracić go. Musi stracić dla Jezusa. Ale tu też Pan Jezus chce powiedzieć, że kto chce zachować to wszystko, też straci życie wieczne. Tu można rozważać w dwóch sensach. Stracić życie ziemskie, materialne, idąc za Jezusem, i stracić życie niebieskie, nie idąc za Jezusem, a być przywiązanym do tych spraw ziemskich, które są blisko nas na każdy dzień. Uczniów, że niektórzy z was nie zaznają śmierci. Co znaczy te słowa, nie zaznają śmierci? Zaznać śmierć, my chrześcijanie rozumiemy, jest to rozumienie takie podwójne. Zaznać śmierci fizycznej i zaznać śmierci duchowej. Chcę iść za Jezusem Chrystusem. Iść i naśladować tym swoim krzyżem. Nie tylko dla księdza, nie tylko dla sióstr zakonnych, ale ten obowiązek spoczywa na każdym chrześcijaninie. I właśnie ten chrześcijanin, który przepowiada Słowo Boże, ten chrześcijanin, który idzie za Panem Jezusem na co dzień, właśnie ten chrześcijanin nie doznaje śmierci, aż ujrzy Syna Człowieczego chwale swojego Królestwa. I właśnie ten chrześcijanin będzie żyć w chwale Królestwa Niebieskiego na wieki z Panem Bogiem. I widzimy też przykład dzisiejszego świętego, świętego Dominika. Wiemy, słyszeliśmy bardzo dobrze, że święty Dominik, poznając te wielkie prawdy i to wielką siłę Słowa Bożego, zechciał całkiem się poświęcić dla tej misji przepowiadania Słowa Bożego. Chciał całkiem być i należeć, być w Chrystusie i należeć do Chrystusa. On widział to wielkie potrzeby dla tej części Europy, gdzie przepowiadał to Słowo Boże. I on chciał właśnie, żeby Chrystus w swojej wielkiej prawdzie przyszedł do każdego człowieka. A żeby Chrystusa każdy człowiek poznał w tej prawdzie, święty Dominik odkrył, że ten człowiek, który przepowiada Słowo Boże, musi być dobrze przygotowany. I dlatego ten zakon, do którego należał ten orden, ci zakonnicy, czyli ci mnisi, do których należał święty Dominik, tak i nazywali się ordinum predicatorum, to znaczy zakon kaznodziejski, czyli ludzie, którzy przeznaczeni do głoszenia Słowa Bożego. Oni chodzili, ci dominikanie, tak się ich też nazywali, i ogłaszali to Słowo Boże ludziom. I ci właśnie ludzie starali się, ci dominikanie, czy ci zakonnicy, mnisi, starali się pogłębić jeszcze głębiej to prawdę Słowa Bożego, studiowali to Pismo. I mają też w Rzymie jeden z najstarszych uniwersytetów, który nazywa się Angelicum, który właśnie jest i przeznaczony do pogłębienia Słowa Bożego, dla pogłębienia praw ewangelicznych. Właśnie dla uczniów słowni, ale Pan Jezus mówi też dla wszystkich ludzi, że często te swoje przypowieści, żeby ludzie zrozumieli ten wielki sens Ewangelii, żeby tylko nie tyle zrozumieli też, ale żeby przyjęli do swojego serca. Przyjmują do swojego serca to Słowo Boże, Słowo Ewangeliczne, żeby w tym sercu przetrawić to wszystko, przemyśleć to wszystko. I później z naszymi uczynkami jakby widać siebie to Słowo Boże, które my przyjmujemy w naszym umysłu.
A jak mówić, ale przede wszystkim ukazywać, że ja żyję. Inny człowiek mówi, ja staram się mówić, staram się rozmawiać. Ale kiedy przyjdzie ciężka chwilina, dochód do tego słowa dobrego, które przypowiada, zaczyna mówić słowa bardzo brzydkie, które naprawdę wstyd słuchać nawet ludziom innym. Czyli wychodzi tam i modlitwa po modlitwie od razu i wychodzi to, ta przyroda grzechu. Grzechu słowo. I jak ten człowiek, którego pouczamy, widząc, że się modlił, a później widzi, jak się ten człowiek rozmawia, jak się ten człowiek grzeszy, czyż on się nawróci, tak? Czy to dobry jest przykład? Czyli widzimy nie tylko słowo, ale nas przykład dla siebie, dla bliźnich i później dla sąsiadów. I później dla tych wszystkich, co mieszkają naokoło nas. Wtedy, kiedy ludzie powiedzą, że to jest prawdziwy przepowiednik Słowa Bożego, to jest prawdziwy chrześcijanin. Prawdziwy chrześcijanin. To jest przede wszystkim nasze. Być chrześcijaninem. A żeby być chrześcijaninem, trzeba żyć po chrześcijańsku, przepowiadając to Słowo Boże, jak słowem, tak uczynki. I dlatego, drodzy bracia i siostry, dzisiaj mamy tą uroczystość, to święto w tej parafii, gdzie właśnie skąd która nosi właśnie imię tego człowieka, który przepowiadał Słowo Boże, który założył ten zakon dla przepowiadania Słowa Bożego. My jako chrześcijanie, słuchając to Słowo Boże, staramy się żyć na co dzień tym Słowem Bożym. W miarę naszej możliwości, w miarę możliwości, z cierpliwością i z tym wszystkim, co wymaga chrześcijańska wiara, a żeby nam wszystkim dojść do tego chwalebnego królestwa, które jest przeznaczone dla nas wszystkich, którzy żyjemy i którzy chcemy żyć w Jezusie Chrystusie. Amen. Służąc każdemu z Was potrzebujących,
żeby odbyli sakrament spowiedzi. Dziękuję także księżom, księdzu proboszczowi katedry Najświętszej Marii Panny w Mińsku, księdzu Antoniemu i wikariuszowi tejże parafii katedralnej w Mińsku, księdzu Janowi, za to, że też poświęcili swój czas na słuchanie świętej spowiedzi. W szczególny sposób chciałbym w waszym imieniu podziękować ojcu Aleksandru, proboszczowi Rakowskiej Prawosławnej Parafii, a także w jego imieniu i zwracając się do niego złożyć najserdeczniejsze życzenia tym wszystkim braci prawosławnym, którzy mieszkają tutaj w naszej parafii, w naszej wspólnej ojczyźnie. Tym, którzy obecni i tutaj, bo wiem, że nie tylko z naszej rakowskiej parafii prawosławni przybyli na to nasze święto, ale i z innych prawosławnych parafii. Bo przed rozpoczęciem tej uroczystości dzwonili do mnie osobiście i pytali, kiedy rozpoczynamy tą wielką uroczystość. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję ojcowi Aleksandrowi za to, że poświęcił swój czas i przybył do nas. Jesteśmy dziećmi jednej ziemi. Jesteśmy dziećmi jednego Boga i musimy to rozumieć i musimy zawsze postępować tylko tak, jak nam polecił sam Bóg Wszechmogący. Musimy w swoim życiu zawsze pamiętać to z najważniejszych przykazań, z którymi zwrócił się do nas sam Jezus Chrystus. Miłujcie się nawzajem tak, jak ja was umiłowałem. Miłujcie swoich bliźnich. Moi drodzy, niech te słowa Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, będą zawsze dla nas w pamięci, w naszej duszy i w naszym sercu. A zaraz prowadźcie, bo nie wszyscy rozumieją te słowa, z jakimi zwracają się ksiądz. Tamu jeszcze może krócej, ale jeszcze chciałby zwrócić się do wierników naszej parafii na tej mowie, jaka może im bliżej do serca i do ucha. Любе у Христе Пан, вельми рады с того, что сегодня мы сгромадились у этой святыни, как отдать хвалу Богу Всемогутному у наших классных интенциях, как подяковать Богу за дар веры, за дар милости и за дар надеи, за то и все, чем Он обдаровал каждого из нас. Користаючись этим урочистым моментом, хотел бы от вашего имя подяковать księдзу Ігору, який приехал до нашей святыни, как звернуться до кожного нас со Словом Божьим. Как звернуться до нас со Словом Божьим, и как это Слово засеяло у нас добрые чины и добрые страхи.
chętnych od nas, żeby księdze ręce podtrzymać. No. Yeah.
платье сняла. Я кобіти і знакомі. Ай, а солі не Ідзе Ямчевський. Пан презес? Шерегович. То Шерегович, тільки великий діяч. Відомий режисер наш. Дивлюся, тому що... То запрошаємо до нас. Дякую. А ще за зробили. Оба сам з Мінська. А то поляці са? Oni zabierają stamtąd, ale te kolonie są w gołdach i to dzięki rzeczywiście senatorowi Romańczukowi, który dostał do tego odwojowany. Dzisiaj nas im wracamy. Bardzo wszystko, co ja chcę powiedzieć o tym, że jak myśmy przygotowywali... Rakowa, kościół. Chciałbym, by był blisko, blisko cerkwi. I właśnie to jest swoboda. Na Majewskiego placu postawiony jest bluźnica. Mahometanie czy coś takiego. A to jest tam kurhan. I wkoło woda. Tam, gdzie są domy nowe, tam były koszary. O właśnie, tam koszary były. Wojskowe. Przed wojną. Nie przyjdzie? Co nie? Nie przyjdzie. Czesnek przyniosła. Дочка, тоненька,
Południa siedzicie, jeszcze nic nie pili. Nie. No czekamy. No i co, o, jak raz, to pić są. Czekają na gospodarza. Ja nie jestem gospodarzem. O nie, ksiądz jest gospodarzem tutaj. Gospodarzem, tak, nie. Tylko w kościele, ale tutaj. Tak, alleluja. Dobre. Nie noga boli, dać ją. To ja myślałem, Synu Ducha Świętego, amen. Pobłogosław Panie Boże nas i te dary i tych, kto ich przygotował i naucz nas dzielić się chlebem, radością ze wszystkimi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Smacznego. O, żeby nie zaszkodziło. I dopóki jeszcze wszyscy tak przy pamięci. Nie będziemy wszyscy nie przy pamięci. Ja po prostu chciałbym wyrazić wdzięczność nie tylko ode mnie, bo ja jestem figura mała. Ale najpierw od całej parafii za te dary, które złożyliście tak cichutko i skromniutko. Powiedziałem, jak to powinno być i myślę, że następny na raz taki gdyby będzie. Było, to będzie inaczej. No. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, że no mam z głowy już połowę tego, co muszę szukać jak najpilniej. I myślę, że dzięki temu, że tym darom, które otrzymałem dzisiaj ja na całą parafię, to już następny rok, jak przyjedziecie, to na pewno organy nasze będą grane. A będziemy śpiewać jeszcze razem. To wy sobie bijecie to brawo, ale... Nie, ja biję już słowo, śpiewali będziemy. Naprawdę, no, jestem wdzięczny i po prostu od wszystkich parafian rakowskich składam wam serdeczne takie podziękowanie za to wszystko, że pamiętacie, że nie patrząc na te problemy, które sami macie i to na dzisiejszy dzień poważne problemy, jednak dzielicie się z nami. Także jeszcze raz mówię, że jestem bardzo za to wam wdzięczny. A teraz? No. Teraz proszę. No, teraz siadać. Siadać. Czekaj, bo szef mój gada. Cicho, bo szef gada. Dobre. Ale nie... Wszystkim uczestnikom podziękowania za tą ofiarę, którą państwo złożyliście na potrzeby kościoła w Rakowie. Proboszcz dziękował dla nas, ale ja dziękuję tym, których nie ma. Przekażcie na ręce tych, których nie ma. Dla tych, którzy no, tak z głębi serca dali ten dar swój, prawda, my się przekazali. Cieszymy się bardzo, że ksiądz go przyjął i że w jakimś tam stopniu spełni ich potrzeby. A teraz jednocześnie chciałbym podziękować. Jesteśmy już tutaj po raz ósmy i bardzo serdecznie, jak co roku przyjmowani. Ksiądz jest z nami czwarty raz, tak. Jesteśmy bardzo serdecznie przyjmowani, co zresztą widać, prawda? Cieszymy się, że akurat... A czemu w koło zrobili, a nie tak na wspaniałym, prawda, plenerze, że w tym takim, prawda, uroczym, historycznym miejscu pozwolę jednocześnie
podziękować za to urocze przyjęcie, a panu przewodniczącemu wręczyć książkę pamiątkową z czcianki. To znaczy, to nie jest książka z czcianki, ale z dedykacją od nas wszystkich dla pana przewodniczącego. To bardzo, bardzo proszę dziękuję. Przyjąć. Aha, brawo! Aha. Władza tutaj tam. Jako przewodniczącemu przekazuję. Szanowni rodacy, przyjaciele, serdecznie witamy na naszej rakowskiej historycznej ziemi. Myślę, że nie ostatni raz. Troszeczkę smutno, że jutro odjeżdżacie. Smutno, da. Ale myślę, że nie ostatni raz. I jutro powiemy, że nie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, nie do żegnania. Ale jeszcze nie dzisiaj. A teraz smacznego i proszę do stołu. Dobra. A ja mam jedno zdanie. Zapraszam wszystkich jutro na godzinę 10 do kościoła na mszę świętą razem na wspólną Eucharystię i potem my pojedziemy i Rakowianie, mieszkańcy tutaj okolicy, co są tu, my pojedziemy, do Polski musimy, a wy na 14 wszyscy. Też? Ci, oni są nie tu części, nie parafianie. A to katolicy. To katolicy, no, dokumenty. Tak, ale o. Ju, tak, o ale nie, przyjedźcie jutro. Słuchajcie, zróbcie Rakowianie tutaj, co zostajecie. My pojedziemy, no, bo taka trasa jest. Ale wy przyjdźcie, nuncjusz. Będzie tu. O 12. 14. 14, jak dzisiaj. O 14 nuncjusz. Kochani, zróbcie wrażenie takie. Przyjdźcie tak, jak to było na poświęcenie dzwonu. Żeby było was jak najwięcej, mówcie każdemu innego. Telefon dzwonić o 14, bądźcie wszyscy. A my o 10 odprawimy sobie mszę i pomalutku pojedziemy, no, droga daleka, nie wiadomo na granicy, ale przy czym, ale 12 godzin czy 10, wszystko jedno, jak nam będzie, no. Tak, jak jeszcze dodam, no. Tylko, że jak jesteśmy przy pamięci, no, póki tego. Mniej więcej koło godziny 9 autobus będzie na dworcu autobusowym, można już będzie... Koło kościoła! Na dworcu autobusowym. A to gdzie będę chodził do kościoła? A to już tak samo blisko. A to nie, koło kościoła, do kościoła każdy nam później przejedziemy do kościoła. Koło kościoła, bo nie wiem. O 9. Z godzinną... Ze ślizgiem godzinnym. No dobra, już siadajmy. Dobra. Daj naszą ruszkę. Nie, my z Iwaną Perusz. Janek. Niech żyje nam Rakowski stan i Rówcia niech żyje nam. Papa mój miły syna. I my wiele preksięcia. Na polu musi być, a na jego trudno żyć. Niech żyje nam Rakowski stan, a rano niech żyje nam. Okej. Walerek musi być, bez niego trudno żyć. Niech żyje nam Rakowski stan, Walerek musi być. Co ty pierdolisz? A Walierka tu nie ma. 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 Nie żyje nam Rakowski stan. Nie żyje nam.
Panie przewodniczący, pan nazwisko mogę wiedzieć? Nazwisko? Łukaszewicz. Łukaszewicz. Aha, no właśnie. To nie mogłem skojarzyć sobie z tym właśnie. Tak to samo jak nasz prezydent. Лукашенко и Лукашевич, почти похожи. Этот президент Ракова, а тот президент Беларуси. Ну, да. А не гала, мощи жить, не сиен наш Раковский сан, не сгалит его в нас. А где же мы были? Че тут, че там? Встали при собі я мав, встали при собі я мав, бо тим блакитна мала пустечка, ти саферовал ми сам. І тобі там, завше до тебе серце мам. Макторе ноші на тля. Синий платочек сберечь, как провожала и обещала, синий платочек сберечь. Сколько заветных платочков носим мы. Я уже на поиске, как девочка. Вот им блакит на малых устечка, ты сеферовал мне сам. Деньги, браво. Мама артист. Автобусы червоні мигаем, заглядаем до окін трамваем. Sometimes you, I have got a feeling, stars are on my ceiling. I know why and so do you. There is a sigh every evening, whispering your name as I do. Even though it's snowing, violets are growing, I know why and so do you. Мне декабрь кажется маем, и в снегу я вижу цветы. Отчего же в мае сердце замирает, знаю я и знаешь ты. Отчего же в мае сердце замирает, знаю я и знаешь ты. Съели щелец, подставил щелец, а то была щельница. Шеф, съела все сама, съела все сама. Моя кузинка спаняла на лице. У нас в пекарне. Ай-яй-яй-яй. Ну что ты, девчонка? На все тотчас же сыщет. Всегда в нее девчонка. Окня! Богданович, Яня, не пью, не палю. И не пью, и не езжу, и ладно, не выпиваю. Ну, я тут культурно сижу. Я не баню кусок. Дуже квітів, але я не за то, щоб... Бо тут такі звичаї, що кожна кобіта приносить квіти і їх ставить, де хоче.
No tak, ojciec, to powinno być taką przystojną. Tak, nie, to już jedna musi tak ubierać kwiaty. Dlatego... Jedna już musi ubierać kwiaty. Dlatego tak. I tak mówię, tak rzucają, tak tymi dużymi kwiatami. Mówię, to każdy by koszyczek miał i sobie tak. To w Polsce teraz tak. Ale jeszcze była taka przewodnicząca, która szła, odwracała się i tak, no tak, i dziewczynkiem potem. Tak, tak było. Nie cygań proboszcza tutaj. O, kochanie, jest, mam prawie 80, to ja trochę znam religię. No, ale tu znasz, ale nie, nie tu. Oba, nie tu. Tu czy tu? Jest Warszawiak. O, ale... To Antek Warszawski. A ja zawsze mówię, to jest Warszawiak za Buga. Za Buga. Nie, nie. Dziążone za Buga. Obroń Boże, Bugu nie przyjeżdżaliśmy. Tutaj Bugu nie ma. Tu są Krecy. Jak? I wy zza Buga. Zaraz. To czekajcie. To najlepsze jest. Koło mnie w Serocku wpada narew do Bugu. I w Zegrzu, i w Legionowie, już Wisła jest... Włączone Wisła. Wisłą. Wisła w Modlinie, w Kazuniu jest... To jednak pan za Bugę, czy nie? Nie. On na odrę nie chorował. Bugonarek. Czyli na odrę chorował, przechodził odrę. Nie, ja za Bugę nie przechodził. Ja odrę przechodziłem. Ja jeszcze dzięki Bogu, niech żona powie, jeszcze na grypę w życiu nie chorowałem. 80. A ja powiem dla księdza dlaczego. Małżeńca w lutym. A ja powiem dlaczego. To takie można poszlić się, bo mam dobre piersi. Z zachodu, 47 roku, do Amerykanów, mama tam chorowała. I przyjechałem tam do kuzynów, a do ich to... Na miejscowości, nie, do Białej. Do Białej, no. Dlatego jednego tam trochę handlowałem i taką zobaczyłem dobra koza. A ja byłem bystry chłopak, 28 lat już miałem. Niewola, to owo, nie? Jak ja mnie pocałował i ugryzła mnie, mówię, dobra będzie żona. O. Można poszniać się. Słuchaj, kochany, ale nauka do Stanowa, do Stanowej nauki jest. Ja to wziąłem, będę sprzedawał to. Ale nie. Na rekolekcjach. Mówię, dobra będzie. No no. Ale mnie ze dwa tygodnie bolało. Nie, a ja powiedziałam tak, o, nie będziesz mnie tak całować. Ja cię jako gryzę, to ci język. Tak. Cały tydzień mówił, że nie mógł jeść. Ale potem bierał i wydał te regencje, czy jak tam. Ja przepraszam bardzo. Proszę bardzo. To chyba wspominacie coś takiego, tak? Tak, rozmawiamy, tak. A co, jakieś miejsce dla rodziny? A no tu tak, myśmy tu urodzeni i tego. Ja dlatego chciałam, by tak, jeżeli można, wy sobie rozmawiacie, tak sfotografuję na tle tego kościoła. Kościoła, tak. Tylko nie, proszę rozmawiać, tam nikt nie płaci. To nie trzeba tego. Ja mówię, trzeba dać, mówię im taką swobodę, żeby samodzielnie. Ja mówię, babcia jedzie, to niech babcia da nam paszport. Dobrze, ja zostawiłam. Rozmawiają. Dziewczyna była piękna jak róża. No takie pamiątka z Rakowa. Ja z Rakowa. Co? Cztery razy zmieniłem. Ja jestem Rolą. Полюби меня.
Stas sejdzie z ума. Stas sejdzie z ума. Stas sejdzie z ума. А я Стась, то я с ума буду сойти. Где там Стась? Сейчас пану зубрану. Я в Невске. Я ничего не помню. Я ничего не помню. А теперь мы не подсуждаем по второму тайгалу. Господи, вечер. Славно было. И не было он в Чебзоне. А за пару лет вдавались мы дом на Ринковом пляце. Ага, и там подмест. А у песни то площадь свободы. Ну, пляц вольности. Пляц вольности. А это и муж. Мы тут разбираемся. А мы, как сыновы. Мы сыновы. Мы две сыновы. Я ценила. Я тут дети. А что она с той гвантечкой вы Лукашевчуна дальше дома? Так, так, Станислава. Пан Лукашевич, зона. Так. Рудковская не знаю. Кто из них еще живе? Та, яку ми ще мовити, пан Лукашевич, президент міста. Так, президент. Мер города. А це не заповнює? Як Ракова. І не тільки оттуда. Це цілий... Околиці. Ага, цілий околиці. Так подожди, у тебе скільки деревень? 40 деревень. Так моя дача теж під твоїм крилом. Це Воложинські землі. Батько Совіш, варто слічне, просив би приїхати ще. Дякую варто, хентні. Треба, щоб організовувати. Завше з хенті яду до Ракова. Так. Затего, що до моє серце тут є. Таконти, вулице, все, власне, тут прижили. 17 лет мялам, як виїхали. Я слышала, може, пан сьогодні не образі, мовив так же, як вілька цього гні до лясу, так. Так. Мені до Ракова, так. Бо як жона буде віджала, то це нагривам, бо вона моє поці, то там їдеш. Родини не маєш, а їдеш. А юж, прошу, от президента вам запрошення на другий рік. Та юж дуже. То спеціально для жони буде. Так. Що запрошуємо пана Кусовича на наступний рік до Ракова. Дякую багато. Так далекий крем. Приток не знаю, сойдут снега, сойдут снега, но ты мне улица родная, и мне погоду дорога, но ты мне улица родная, и мне Есть незатвердная
летят светлые камни. Это для нас. И почему не знаю слезы. И почему не знаю слезы. Приходят светлые камни. Дівчини. Наші білоруські пани. Іван, а помніш? Я пам'ятаю. А ти ченчик? Нечні, конечні. Мали. Не жио, жио, ще раз, ще раз. Не жио, жио, убивался ветерок за фатой. Был жених серьезный очень, а невеста ослепительно была молодой. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и небо было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было
места мало, и неба было мало, и земли. Вот промчались тройки звонка, жди крылата, и на небе сны шлопли. И шагал я совершенно неженатый. A jakby zaprosić na rekolekcję, ksiądz może przyjechać, bo u nas w tym roku z Ukrainy ksiądz. A jak ksiądz zaprosi z Legionowa, to tak? No, będzie tego. Ale pani nie może prosić. Nie, ale ja pytam się tego, bo... W imieniu księdza, nie? W imieniu księdza. Tego, bo zapraszał z Ukrainy przyjechać. No. Ksiądz w rekolekcję u nas. Zawsze jest u niego. Ładne dziewczyny są w zakładzie. Tu jest pani Bogdanowiczowa, pani Janka Malaszewicz, z domu Wojciechowska, pani Łożychowska, także wszystkie widzę. Z domu Wyszyńska. Aha, no tak, z domu Wojciechowska. Wyszyńska. A Wyszyńska. Sami z Polski, a nie rozumiecie jeden jednego. Ja bardzo się cieszę, bo... Na czwartym roku jest. A ja nazwiska nie pamiętam. Szarko. Aha, no właśnie. Jak to prawidłowo powiedzieć? Szarko czy Szarko? Szarko. Szarko. Szarko, tak. Żeby nacisk, no, Szarko. Szarko, no, o. A Szarko? Po białorusku, nie, po polsku to po jest Szarko. A jak na polskie to Szarko. Nie zdaje się. Może ruskie, białoruskie, może tylko takie i nazwisko. Nie ma. Nie ma? Jest. No. Takie słodkiego zjadł. Nie. Бо я вот тут не ма, бо я вот тут не
Jeszcze, jeszcze coś. Jeszcze, jest. Trzeba tamcie zrobić, żebyśmy W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Gromadzimy się wokół ołtarza, by Ojcu Niebieskiemu złożyć ofiarę eucharystyczną, podczas której w sposób szczególny będziemy polecać duszę świętej pamięci zmarłych Czesława Rutkowskiego i będziemy się modlić za zmarłych z rodziny Kosowiczów. Aby udział we mszy świętej był pełny, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuszczywszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Które przypominają po raz któryś, jak ważną w życiu człowieka, każdego człowieka jest wiara. Wiara, o której mówi Chrystus, gdybyście w nie wierzyli i będziecie wierzyć, to cokolwiek polecicie, to wszystko się stanie, nawet góra zostanie przeniesiona. Ktoś powie, no to jest marzenie, to jest no nierealne, no dzisiejszy człowiek końca XX wieku w takie rzeczy nie wierzy. Otóż, kochani, nie wiem, na pewno znacie, papież przyjechał na południe i arcybiskup przemyski Michalik prosił papieża w imieniu swoich parafian, żeby zatrzymał się w Bieszczadach, helikopter zatrzymał się w Ustrzykach Gór. Nie było miejsca, lasu, góra. Mieszkańcy, ile tam jest Ustrzyki Górne, to jest, ponieważ kochali papieża, ponieważ wierzyli, że papież, jeśli będzie miał miejsce, zląduje tu, wyjdzie na chwilę z helikoptera, popatrzy na góry, które przechodził, przemierzał, gdy był jeszcze w Polsce jako biskup, jako ksiądz, biskup, jako kapelan. Za tych, którym życzymy jak najlepiej, aby Bóg wysłuchał naszych próśb i obdarzył łaską wszystkim, udzielił swojej łaski wszystkim potrzebującym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się o pogodę, o szczęśliwe urodzaje, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłego Czesława Rutkowskiego, za zmarłych z rodziny Kosowiczów, aby Bóg wszystkich obdarzył życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas sami, abyśmy życiem według Ewangelii zasłużyli na oglądanie Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Najłaskawszy Boże, któryś świętą Edytę czyniłeś świętą i jasnym świadczeniem ewangelicznego ducha spraw, byśmy upodobnili się do Chrystusa i dostąpili radości oglądania.
upodobanego na wieki wieki. Amen. Pan z wami. Z Mińska przyjechali pożegnać nas, też byli w kościele. No dawaj, dobre na ci. Żegnają się. Prawda, same pożegnanie. Drzwi zamknięte. Nie wiem, czy to jest.
głosa w Rakowie nie dostaje. Jeszek, zamknij drzwi! No i uwaga. Uwaga! Można jechać. Odjeżdżamy. Dobra, dobra. Witek, masz paszport? Dziękuję, dziękuję, dobrze. Wyjeżdżamy. To był dawniejszy rynek. No nie radzę, nie radzę. Tu budował się Anuszkiewicz. Nie tak tutaj za drogi, dobrze? Ale ty mniejszy nie jeszcze. Troszeczkę zwolnij. O! Teraz. Teresa Godlewska. Jest Teresa Godlewska? Sprawdź to się. Ten woreczko? Nie, nie, nie. No, zapewne będziemy tam, pójdziemy, to pokażą. Jakie to Żydy mieszkali. No, jednym słowem, oni podrychtowali się normalnie. Oni wiedzieli, że już i na pewno wszyscy w Rakowie Żydzi na pewno byli tak podrychtowani. Bo oni mieli ten czas z 2 po 17, bo oni znali, Niemcy stąd poszli, to oni dotąd przyjdą. I oni już rychtowali się normalnie. No to na rogu Żydzi mieszkali. Ja wiem, wszystko, jak to mieszkał. Oni wiedzieli już. Gdy tylko wojna wybuchła w 1939 roku, to już tam Żydzi, sąsiedzi moi mówili, powiada, że przedtem nas, powiada, pobiją, a później będą bić was, powiada. Czyli roszczyny nasze zanieśli. No i oto też te obrazy z Mogilewskiej tej szkoły. To jest on tak normalny, tak wszystkie obrazy bardzo ciekawe, że oni teraz można kupować normalnie w sklepie, gdzie zwykłym sklepie, gdzie wszystko sprzedają. I obrazy też. No kraina cudów. A to jest wszystkie oryginalne bardzo rzeczy. Trzeba żałować tego, że sprzedają. Nie, no na pewno, ale tylko w jedno państwo, gdzie sprzedają obrazy. W Niemcach zabroniono, we Włoszech, bo tam zastrzelają za to. A tu normalnie widzę jak towar. No i dlatego wymywają na zachód, to uchodzi tam, to nie tu uchodzi, ono uchodzi za te kopiejki tam, bo jedzie na zachód, gdzie ono już nie pracuje, ono pracuje tu, na ludzi. No a to też unicka sztuka, to jest taka stara też sztuka i miejscowa, taka była białoruska szkoła miejscowa. To unickie obrazy, które były kiedyś wyrzucone. No to wielkie takie rzeczy artystyczne. Так, ну идем и там. Да, так. Фотографую. Да, быстро это есть. Было баса гонца, длатего то галки, то все как власти. Все. Ну, больше это не знаю. Мам, тут деньги на распеке отца, у него мам не до распознания, можно русско знали. А так трескать. Нормально, можно проходить.
Можете прийти. Пам'ятаєте, як великим дубовим? Я вже сам був ну, в тих лазнях. Ну так класно жити. І палатки да, зараз, то, да. То на мене мук... жуться. Так, то іде мук вичиме, то ще вище, а то не мук вичиме ще ніжей. Випажився. Для брата теж майстерня, як він мене жезбеш. Мишлицький п'єс. Ага, то он теперь... Правдивый мишлецкий пьес. Так, а то он стал в несвежую, это был жуцонный кедрис пред большевиков, у них какие-то там было звензано, что он его с одного из Радзивиллов уратовал пьес, але он не был, напевно, с бронзу, а был, напевно, каменный. А теперь там робил так реставрацию, реновацию, то не мало зденься, то он такого нормального пса зробил. Подраковського, без породи. Яка породи, не знаю. Ні, ні, ні. А? Ну, то є Сраковська. Ось, ось, ось. Ось, ось, ось. Така нормальна ситуація, щоб можна квяти, жити, ну, і щось там, огрудок якийсь там, вулибати, пару жінок, розні там. Ні, ну, там, тільки старш. Старш. Докот ідемо. Я бачу в Холандії, ні? Пługи мają pomnieć. Pług stoi na panie jakonie. Żeśmy nie zapomnieli, że to myśmy z tego żyli i z tego zaczynaliśmy. To szyb, który był w języku pierwsze pismy białoruskie były takim. Tak, i tak te trzy tam te. Tak cię, jak uczył, tak uczył. Aha. Kiedy było odrodzenie Słowianszyzny, to wzięli. Ту на те терени, то і чи і Литвіні взяли цей шрифт, з Білорусіні взяли, а Литва чи там вимінила щось. А так вже взяли за... Ага. Бо мені сподобав до чеських, до чеського. А хіба ви там не бачили, там вже Друзько-Лідбєцька, де похована, де змордовані ті бандитами хлопаки, там теж таким самим написано. Та білоруські влади поставили. Не пам'ятаю, не звучили? Помніку, це є зараженці. Таким самим написано шрифтом, бо то є узаконено, і зараз навіть видає у нас праса. Русская, которая такая, как бы, моем в оппозиции идет, да, ты no. прасы официальной, то она что, так другую... Что едни, ага. за едни что заплачет, а другие дают задармо. Да, значит, да. Идем далее. Жесть без каменя. Ale Antoni czy Tomasz? Jan Majewski, bo i ty. Także będzie taka zala wystawa. Kto tu jeździe, będzie tam na ulicy wyjście. A kto to jest? No, Kielic. Ada. Kto był podobny? Żejdzie. To wszystko pana dzieło. Moje pracownia. Pracownia i Juszkiewicza. Nie wykończone jest. Tak, tak. Spokojnie, bo te zębowy, te nie sądzę, nie ma skandalu. A tu zawsze tak spokojnie, fajnie dla pracy. A to jest chory wyszedł. No tak. To też jest. Też tak, kiedy coś zostanie, że wojny nie będzie, to na piecu. Wszystko na piecu zbudło. I kiedy trzeba, to będzie to zabrać. Nie, nie będą. Ona nie jest bardzo żadna. Ja bym myślał, że robię to tak, nie bardzo wiele lat. Także, no odchodziła pani. No. No. Chciała zobaczyć, czy jej ojca jest podpisany. Ale te dziureczki, tak, jedno dziureczko tak ciągnęło się. To jak można było koktajle teraz, normalnie, w barze. Dobre piwo. To jest reszta i znowu taki naszej szlachty, to jest ostatki, no ostatni takie, które rzucają, to jest, że to zniknie, zniknie. Przecież było ono... Nie, jak to takie musi być podpis, to... O nie, to na podpis, nie, ja tylko wskazuję, jak to marowałeś. Nie, nie, broń Boże. Firmowy znak musi być. Jak? Wody znak. Tu były takie kwiatki. No, tylko tak pokazuję panu broń Boże, ja nie chcę, żeby to było. No, później. Tak. Jest. Kurhand z kierunku Słowody. Powstało nowe osiedle, tam daleko. Tak, ja panie patrz, asystuję. Bo to nie
północna Rakowa. Tu właśnie kościół jest baptystów. No, no bożnica taka, no. To jest to... Na majewskich terenach. Na majewskich. Widok z pracowni pana Jana Szczewicza Feliksa. No, można jest odpoczywanie, bo pracuję tam, a tu już zjadłem. No tak, to jest. Ja chciałem panu to... No, dziękujemy, ja też zaraz dam, no, dam książkę swoją jakąś. Dziękuję. Tam, gdzie samochody jadę, to autostrada jest Mińsk-Wilno. Za Rakowem kawałeczek. W oddali widać Leonówkę. Tak. I tam jest Leonówka. Pod lasem. Pod samym lasem. Budowa. Wileńska ulica. Tam już puchnie większe okno zrobione. Kwiaty, może staniemy po kwiatów tym zrobimy. Tak, tak, tu najlepiej. Tak, tak, stąd, tu, tu. O, tu najlepiej. No nie jeszcze tu, gdzie dziadek mieszkał. Nie przed wojną, ale później w czasie wojny tego. To miało być dla socjalni. Jego, a tu fabryka stała. Garcie zrobili w tym. A tutaj, tu było podwórze? Tak, a tutaj. Gantarze. Panowie, poznajecie ten dom? Tak, Kasperewicza. Tak, Kasperewicza. Ja tu mieszkam. A tu z tego strony, tu mnie posadzili, nie to, że ja jego wzięłam w rumie. Bo nikt nie mówi, że pani wzięła. Nie, panie, daj Boże, żeby wy szczęśliwie byli. To był, proszę no. Panią, mój dziadek. Dziadek, tak. A nie panowie, ma... może pamiętacie, Dobner, to był we mlynie. A, Dobner, no, to ja jestem jego żoną, a on już jakich 70 lat, nie 70, a jakich 40, jak pochowałam jego, tak. O tak, i żyję teraz. No. Ale pięknie po polsku mówię. Panie, jestem, skończyłem tylko 4 klasy polskie, ale po rusku od syna nauczyłem się czytać i pisać, ale jednakże chowam język polski tak. Jeszcze. Tak. O. Świetnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie. Do widzenia. Tu się urodziła ta panienka nasza. Gdzie? Tu? Tak? Tak. Tu proszę patrzeć. O tak, dobrze. Z Mińska goście przyjechali do nas. No ja wiem, może tak jest. Ja też się. I pani zobaczyła ludzi u pości. Miesza chodzi, jak u pości na ciebie pojedzie. Przez kawę? Przez kawę. Może w rejonie, no, stakan. Proszę się do szklanki. Prawie do kilograma. I ja wypiję, i ja zapiję. Wieczorem już wszystko dobrze było. Tak.
prostu była pijana. A nie mieć się zapewne Weronika. Idzie se pije. A to cię nie chce na kawę. Weronika z Mińska. A nie Weronika. Między indykami tutaj. Ruczki nie należy tak roztapyrować. Ровненько. Nie, nie, bo na коленки положи. Во, только не растопыривай пальцы. Малышевичавый. Так. Не. To tej. Nie, ale indyki to małusiewiczowe, tak? Jak? Jan? Turzyka. Rajska. 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 Jaka już żywują na wideo kamery. A nas tu wzięłaś? Tak, tak. Ulica Rajska. No blisko, ale gdzieś pod kolegami. Siostra ja nie wstoić tam czekaję. A ty nie kluczy? No nie ja, poczekaję. No proszę. No proszę, dawaj. Co? Nie, u zielonej na rówki. Ja u Mieszku nie budu pić. Zabój. No proszę, nie mam. Co? Nie czekaj. Jak skażę po Białorusi, tak? Jak pieczać to znają. I нельзя było ничего сказать против, bo inaczej chłop i koszę dała. Co? I nie było tam... No, a taka nie. Marzywaj mi to. No, ale to wam nie daje. Nie idę. Dodaję się do lania. A, no. Wow. I zakrywaj weźstwa swoich dzieci. Zdobam się. Jaka jest? To mała różnica, ale to tak różnica, że może nie znali tam. No, tak. Nie, nie było, nie spada. My tam my w pobliżu na drewku chodzili tam, gdzie ławił rybu. I woli nie zławiły jak dwie rybki. Mogli cały dzień siedzieć, nie zławiły. Kościół, tu jedno, dwie, trzy, gitara, ja.
Braciszku, to dla ciebie, mój braciszku. Wziął braciszek na języczek, wziął braciszek na języczek i lil głowkę na stoliczek, i lil głowkę na stoliczek. Siostra, siostra, co mi dała, la, la, la. Siostra, siostra, co mi dała, że nie drówka zabolała, że nie drówka zabolała. Mój braciszek, upiłeś się, ta, la, la. Mój siostra, siostra, nie do spania, ra, 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 siostra, siostra, nie do spania, z całym światem pożegnanie, z całym światem pożegnanie, jeszcze przy drodze. Tak, oto.